Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos. Witam w kolejnym odcinku z Master Builder, z waszej ulubionej serii. Mam nadzieję, że dzisiaj trafi nam się coś fajnego. Jakiś fajny temacik, który znowu wygramy sobie przy moich super umiejętnościach budowania. Nie, oczywiście żartuję sobie w tym momencie. No zobaczymy. Jeden. Statua. Statua. No to spróbujemy ogarnąć statuę wolności chyba. W takim bądź razie z jasno-szarej wełny. No dobra. No to próbujemy ogarnąć statuę wolności. Nie, za bardzo kombinujesz, Purpose, już na wstępie. Ta i tak będzie już za duża i nie zdąży jej ogarnąć do końca. Ale dobra, próbujemy. Nie ma co. Do odważnych świat należy. Z szarej wełny będziemy mieli prawie że statuę wolności, o ile mi się udają wybudować, oczywiście, bo coś czuję, że mogę to sfejlować dosyć poważnie. 4 minuty do końca. No, w sumie trochę ma gość rację, że te tematy są czasami głupie. Ojojoj, co ja tu zrobiłem? Nie, no jest okej. Dobra, buduję w ten sposób na razie. Na taką grubość. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie w ogóle. Bo coś czuję, że zaraz to przekombinuję i w ogóle zrobiłem znowu poważną głupotę, czyli na 4, bo powinno się robić takie rzeczy na nieparzyste ilości, te boki. 3-4, no właśnie. Dobra. Teraz trzeba ostro zwęzić. Dobra. Tak sobie mi to wyszło, szczerze powiedziawszy. Dobra, tutaj jeszcze zrobię tak. I teraz tutaj próbujemy wybudować głowę. Próbujemy, to dobre określenie. Dobra. Coś tam może jednak z tego wyjdzie. No dobra. Coś tam z tego może wyjdzie, jeszcze raz powtórzę, ale przez duże może. Dobra. Zaraz przekombinuję znowu. No, bardzo słabo, Purpose, bardzo słabo. Dobra, spróbujemy to ogarnąć ze złota. A tu minuta do końca, świetnie. Złoty blok, dobra. Może po prostu w ten sposób to zostawię. Tak to uczynię. Dobra, i teraz trzeba jeszcze odprowadzić rączkę tutaj. Jedna ręka będzie tutaj. A jedna ręka będzie tutaj.
Źle. Nie, no dobrze. Piętnaście sekund. No to już niewiele tutaj zdążę dorobić. No jest jak jest, no statua wyszła mi fatalna wręcz. No dałbym sobie mech, jakbym to zobaczył natychmiast. No nie tak to miało wyglądać. No i to też jest mech, według mnie. Bo szału nie robi. To jest wow? A to jeżeli to ktoś napisał, tu ktoś napisał wow, no to... Aha, no tak, bo to sam właściciel tak napisał. Zachwycał się swoją... Nie, no dramat, dramat, dramat. Totalny dramat. Jakie oceny mi dają? Amazing? No ktoś mi dał mech, no dobra, no to it's okay. Dobra, nie, no to znaczy, że nie ma... Cool, to było cool. A to jest kurna co? Co to jest? No dobra, it's okay, to jest jakaś statua pistoletu, co prawda, co to ma pistolet do wiatraka, no ale dobra, it's okay, bo całkiem fajny ten pistolet. Nie, no to jest mech. No nie, no moja wyszła tragiczna, ale tutaj widzę, że nie trafiłem na jakichś mega mocnych przeciwników jak na razie. Także ostatni może nie będę. To jest dobra wiadomość. No dobra, it's okay. Ta statua jest całkiem spoko, fajnie zrobiona. Tu przemyślał, żeby to zrobić na 5, widzicie? Ja też muszę zacząć robić po prostu na nieparzyste liczby, bo wtedy no, dużo lepsze rzeczy można robić, chociażby przerwę między oczami, czy coś w tym stylu. O, to też jest fajne, to też jest it's okay. Też mogę dać śmiało it's okay. Chociaż to wszystko nie jest jakieś tam mega, mega szałowe. To, no to it's okay. Dobra, co my tutaj... My eyes are bleeding. Przepraszam, ale to jest po prostu, no... No postawił 5 klocków na krzyż i statua, no nie, no bez przesady. No i to wybuchło, no i bardzo dobrze, bo to... Trzeba, że tak powiem... O! To jest it's okay, jest fajne. Jeżeli ktoś wybuduje no coś, co wybudował przy przeciągu 5 sekund, no to też nie może to zostać dobrze ocenione. A to jest fajne, to mi się podoba. Jest z pomysłem, jest z jajem zrobione, także jest fajnie. Dobra, koniec, czyli teraz ostateczna ocena. Tak, i to według mnie powinno wygrać, ja jestem przedostatni. No i w sumie nie zasłużyłem na wiele więcej, także no trudno, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się jest najlepszym. No ale zobaczymy, może w następnej rundzie pójdzie mi nieco lepiej. Co prawda też byłem przedostatni, bo dużo osób powychodziło w trakcie budowania, to też wiecie no... Od razu automatycznie no pomniejszyło ilość graczy i dlatego wyglądało to, że... Poszło mi aż tak fatalnie, bo ludzie, którym na przykład wybucha czy coś, jak wychodzą, to wtedy od razu się ta lista zmniejsza. 2 rewards to claim. A jakie mam te rewardsy? Nawet nie wiem, o co tu chodzi, szczerze powiedziawszy. No ale dobra. Rozpoczęło się od nowa odliczanie. Fajnie, że już tym razem jest od 8 graczy odliczanie, a nie od 12. Co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza. Kevan ma epicki skin. No to pokaż mi. Kevin. A, tutaj. No, fajnie. Z przodu Steve, a z tyłu Creeper. Spoko, też mi się podoba. 20 sekund do startu 11 graczy, już nie powinno się nic wiele zmienić. 12 graczy, no nawet jakby, no co, no 4 osoby w tym momencie od tak nie wyjdą. Także miejmy nadzieję, że wystartujemy z grą. I tym razem trafi nam się jakiś prostszy temat. Prostszy to może za dużo powiedziane, coś co po prostu będę potrafił wybudować lepiej. No jak nie, no to też trudno.
Przecież świat się nie kończy. Co mamy? Castle, zamek. O kurde, no to jest bardzo trudny temat. Gdzie mamy? Kamienne cegły. Zamszone kamienne i popękane kamienne cegły. No dobra. Okej. Okay. To będzie taki malutki zameczek. Wolę malutki wybudować, ale jakiś w miarę fajny. Niż wielki, ale jakąś kupę. Tutaj idzie do tego, dobra, czyli tutaj tak o, tak o, tak o, tak o. Dobra. Mam nadzieję, że ogarnę całkiem spoko ten zameczek. I znowu wybudowałem na dwa. Jasny gwint, no ja to jestem uparty jednak. Ale już teraz za późno, żeby wprowadzać zmiany. Dobra. Dzwoni do mnie telefon. Muszę odrzucić. Dobra, później. Oddzwonię. Dobra. Tutaj w miarę ogarnięte. A tutaj na taką wysokość. Okej. Okay. Dobra. Fajno. Tutaj zrobimy na 3 tą bramę. 3 minuty. Nie wiem, czy znowu nie postawiłem sobie zbyt trudnego zadania. Ale myślę, że coś tam zdążę ogarnąć. Fajnie by było w sumie, nie? Przepraszam, że nic nie mówię, ale tym razem chcę to chociaż troszeczkę lepiej rozegrać i mam nadzieję, że tym razem ze wszystkim zdążę. No cholerny świat, no co jest? Tu tak. Czyli tu tak i tu tak. Dobra. Teraz tutaj muszę postawić takie klocki. I teraz już kombinujemy. Ojojoj. Tylko tutaj powinna być ta wieża do końca zrobiona. Nie mam szony. Dobra. Źle. Purpos, kupa. No chyba nie do końca tak chciałem, żeby to wyglądało, ale dobra, ograniamy dalej, bo już nie ma teraz czasu na kombinowanie. No co jest? Dlaczego... Jest, no właśnie. Dlaczego to cholerstwo nie chciało działać? 30 sekund, nie ma szans, żebym to zdążył zrobić. No niedokończone będzie, no czyli tak jak mówiłem, znowu przekombinowałem. Zamek. Dobra, jest wieża, no to może nie dostanę
ostatniego miejsca. No trudno. Tam mnie za. No niestety nie zdążyłem wybudować. Trudno się mówi. No dokończyłem tyle, ile dokończyłem. Jeszcze minuta i bym to zdążył zrobić. Ale na takim etapie, że tak powiem, to. No nie zdążyłem tego zrobić i pewnie. Pewnie wyjdzie mi to. Znaczy, no dostanę ocenę jakąś bardzo niską. Szkoda. No jest okej, no. Szkoda, minuta, dosłownie minuta jeszcze dłużej czasu i bym naprawdę fajny zamek był w stanie ogarnąć tam. Jeszcze kraty chciałem wstawić, okienka zrobić, no i tak dalej, no ale niestety nie zdążyłem. To jest mech. No, to na razie mój nawet nieskończony wyglądał lepiej niż te dwa, przynajmniej tak mi się wydaje. Takie odnoszę wrażenie. Ale mogę się mylić oczywiście. No, it's okay. Dobra, no tutaj w miarę to zrobił tak. I suck at freak castles. No tak. Nie, jest okay. Tutaj to jest jak najbardziej it's okay. Chyba też powinienem w takim kierunku pójść, bo no zdążyłbym to zrobić. O! To jest też it's okay. Jak najbardziej fajnie zrobione. Szybko ogarnięte. No ja też, w zasadzie ja też zrobiłem ściany, no i mury, ale niepotrzebnie w sumie ten dach zaczynałem. I to też jest it's okay. Fajna fosa. Znaczy most wodony, przepraszam, bo fosy nie ma, ale most jest. Jest fajnie. Fajna ta. No to jest takie. No to jest mech. No całe jest. No nie, to jest mech. W porównaniu do tych, co były przed chwilą, to jest mech po prostu. O. To jest it's okay. Jak najbardziej to powinno wygrać według mnie. Bo jest fajnie wykonane. Jest tak, no najlepiej jak do tej pory według mnie. Ze wszystkich. I to koniec. Nie, jeszcze jest. Jest tron. I to był bardzo dobry pomysł. I tutaj daję good. Bo no, tron jest bardzo mocno powiązany z zamkiem. Jest to fajnie zrobiony tron. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Jestem zadowolony. To jest it's okay. Za dużo tych efektów takich wszelakich. Ale it's okay jak najbardziej. I? Czy jeszcze coś będzie do oceniania? Nie. Nie, jeszcze! No nie, no mech. Zdecydowanie mech. Szkoda, że tego swojego nie dokończyłem, bo miałbym duże szanse, żeby wygrać. Gdybym dokończył, to zdecydowanie miałbym duże szanse, żeby wygrać. Koniec. Koniec oceniania. Teraz zostały już tylko wyniki. No, nie było to najgorsze. Czy na wygraną, to nie wiem, sami ocencie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.